Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam dużo prośb o nakręcenie filmiku na temat poddawania matek reprodukcyjnych, czy też jakichś cennych matek. Tutaj mam ze Śląskiego Związku Pszczelarzy od pana prezesa Zbigniewa Bińko z programu hodowlanego Karolinka matkę o numerze opalitka 77. To jest matka unosiona naturalnie na trutowisku Katowice Murcki. I prosicie mnie, żeby po prostu zaprezentować, jak poddajemy takie matki. Ja chciałem wam tylko powiedzieć jedną rzecz, że od wybitnych hodowców matek najczęściej jest tak, że nie mamy określonej daty dostawy tej matki, po prostu odbioru tej matki. Ze względu na to, że to jest ogrom pracy związany po prostu z różnymi rzeczami i po prostu zamawiasz matkę i czekasz. I to nie jest tak, że ktoś ci określi datę, że na przykład nie wiem, dzisiaj, który jest drugi czy tam trzeci, to dzisiaj niedziela jest, będziesz miał matkę i ty na przykład tydzień wcześniej możesz sobie przygotować rodzinę pszczelą do tego, żeby podłożyć taką matkę, żeby to wszystko było gotowe, znaczy od tygodnia zacząć jakieś prace i tak dalej. Czy też chodzi po prostu o termin, że się przygotujesz. No nie, nie przygotowujesz się. A o co, co jest najważniejsze tak naprawdę w poddaniu matki reprodukcyjnej? To, żeby nie włożyć ją do odkładu pszczelego, który teraz mamy szczyt sezonu, można powiedzieć. Mamy lipę, tak? Pszczoły latają po miód lipowy. I mamy kulminację, że tak powiem, różnych, można powiedzieć, no rozwoju na przykład warozy. Więc włożenie takiej matki do rodziny, która jest po prostu porażona, czy zrobienie odkładu i włożenie takiej matki do takiej, do takich pszczół, które są zainfekowane, czy to warozą, czy wirusami, czy tam ble, 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 no jest po prostu moim zdaniem bez sensu kompletnie, nie? Bo to ten materiał marnujemy go. Jak wam pokażę teraz, co ja po prostu robię, żeby taką matkę nie narażać na jakieś po prostu, słuchajcie, od razu jakieś infekcje, a żeby po prostu w jak najszybszym i najkrótszym czasie i najprostszym czasie zrobić rodzinę pszczelą. Bo nie mamy czasu. Dostałem informację, że mam odebrać matki, czyli nie mogłem wcześniej, bo zbieram miód, wybrać jakiś tam na przykład rodzin, czy też odkładów i ich tam rzetelnie przeleczyć moją metodą, parownikiem doktora Kwaska. Sprawdzić, że tak powiem, efekt tej kuracji, czyli zrobić flotację alkoholową i tak dalej, żeby do takiej perfekcyjnie zdrowej rodziny poddać taką matkę. Na to będę miał później czas, ale teraz gdzieś tą matkę unasiennioną muszę gdzieś podłożyć. No i co ja w związku z tym wymyślam, co ja robię? Słuchajcie, tu mam po prostu taką zwykłą rodzinę produkcyjną, która lata mi na miód i wcześniej, kiedy po prostu wiedziałem, że w jakimś tam terminie będę miał właśnie matkę reprodukcyjną do podłożenia, to jest ta, pobieram, słuchajcie, propolis, który już, jak widzicie, fajnie zrobiły tutaj z górnych ramek. I zapach tej rodziny tutaj cały czas towarzyszy tej klateczce. Ta klateczka jest troszeczkę już usmarowana zapachem tej rodziny. I te pszczoły po prostu tym propolisem, tym wszystkim. Pszczoły też jest ważne, żeby nie były zestresowane, żeby ta klateczka nie była jakimiś zapachami, na przykład papierosów, czy czegokolwiek, czy w samochodzie jakichś zapachów i tak dalej przewożona. To musicie na to zwracać uwagę, żeby ta klateczka była jak najbardziej sterylna od jakichś, bo to ma wpływ na poddanie po prostu i przyjęcie do tej rodziny, która już ma matkę oczywiście, nie? Bo to jest w pełni funkcjonująca rodzina. I trzeba na to zwracać uwagę, żeby to było wolne i żeby teraz po prostu troszeczkę ten zapach rodziny, który na świeżo, jakąś 2 godziny temu zebrałem tą kulę propolisu, wyskrobałem swoją powałkę, którą wiecie, że taką winylidurową i tam z ramek ciągnąłem, i troszeczkę poprzestawiałem ramki w miodni, bo ten korpus to jest miodnia i tutaj ja uzupełniałem go całą węzą. A więc pszczoły zawsze na środku robią tutaj nam miód, a potem tą węzę odbudowują nam tutaj ze skraju, aż zapełnią to wszystko.
Więc 2 godziny temu wparowałem tutaj do tego ula i teraz zrobiłem taką roszadę, że te ramki odbudowane, skrajne, które były z węzy i już przygotowane do zalewania miodem lipowym, przerzuciłem na środek gniazda, bo tu będę na środek poddawał matkę pszczelom i te z miodem dałem tu. Dlaczego ja po prostu podaję takie matki reprodukcyjne do miodni? Dlatego, że tutaj nie ma szans na to, żeby była chora pszczoła, żeby było epicentrum warozy, dlatego że epicentrum warozy jest tutaj. Jeżeli ona oczywiście jest, a na pewno jest, pomimo że ja skutecznie, że tak powiem, na wiosnę robię zabieg i wybijam to wszystko, ale nieważne, po prostu na rzepak tutaj przyjechało wiele rodzin i ja widziałem, co się po prostu wyrabia i na pewno jest waroza. Więc w miodni mam młodą pszczołę. Nie ma czerwiu, nie ma, że tak powiem, warozy. Może ona występować w jakichś naprawdę marginalnych tutaj ilościach na pszczole. I teraz Wam pokażę, jak to wszystko się dzieje. Żono, przejmij po prostu tutaj rolę statywu. Postaraj się nic nie wcisnąć, żebyśmy nie przerywali tego nagrania, bo będzie to nie do powtórzenia. Mamy po prostu ograniczony czas. Pokaż tutaj z góry, jak ja przygotowałem tę rodzinę. Zrobiłem po prostu taki myk, że ściągnąłem ocieplenie i zostawiłem tą powałkę, z której zeskrobałem propolis, po to, żeby te pszczoły z tych wszystkich korpusów, te młode, znalazły mi się tutaj u góry, po to, żebym ten korpus mógł teraz sobie ściągnąć. Zobaczcie, tutaj jest pełno pszczółek, nie? Ja ich nie będę wypuszczał, tylko oderwę ten korpus, przełożę go tutaj na ten daszek i zaprezentuję Wam po prostu technikę, którą ja tutaj sobie wymyśliłem. Dlaczego tak postępuję? Dlatego, że matka, która tutaj jest w tym korpusie i na wysokiej dennicy, on tu jest rodnia. Zapach matczyny po prostu jest bardzo intensywny tutaj, a te pszczoły, które są tu u góry, one już, że tak powiem, nie do końca są tak przywiązane do tego zapachu. Po prostu tutaj ten zapach matki, która jest w tej rodzinie, jest o wiele, wiele słabszy. Ja teraz, moim zadaniem jest ściągnąć ten ciężki korpus. Ja sobie go tu odłożę, o ile mi się uda tak wysoko dźwignąć. Chociaż tutaj chyba mam troszeczkę pusto. Sobie obniżę sobie to piętro, żebym nie musiał takie. A tu też pełno miodu jest. Pełno miodu i zobacz, ile mrówek. Mrówki wykorzystują sytuację i to, że pszczoły grzeją i znoszą tutaj jajka i pszczoły wysiadują jajka za mrówki. Takie mrówki są wspaniałe. Dobra, teraz szybkim ruchem po prostu muszę odkleić ten korpus. O! Ja używam dlatego uli bezwręgowych, żeby po prostu mieć możliwość zainstalowania tego, co Wam za chwileczkę pokażę. No jest, uwaga! Hop! I tutaj mamy takie pszczółki, które też mają dużo miodu w tych nadstawkach, więc rodnia, czyli to, co tutaj się znajduje, jest oddzielona właśnie w ten sposób. Ta rodzina jest troszeczkę bardziej, w zasadzie najbardziej pobudliwa z moich wszystkich tutaj pszczół na pasiece. Ale jak widzicie, ja pracuję bez dymu i tak selekcjonuję materiał, żeby po prostu było to możliwe. Muszę ściąć tą wszystką zabudowę, które sobie tu pszczółki zrobiły, żeby zainstalować moją taką konstrukcję, którą zaraz zaprezentuję i wytłumaczę, o co chodzi. Postaram się to zrobić jakoś w miarę najbardziej sprawnie. Pszczoły, jak tylko dmuchnę, słuchajcie, tutaj widzicie, uciekaj kochanie, bo cię uszkodzę. Uciekaj. Muszę Wam zburzyć troszeczkę Waszego tutaj porządku, żeby zaprezentować pszczelarzom,
co tu się będzie działo. I teraz tak, mam tutaj kratę odgrodową winidurową, taką zwykłą, którą kładę tutaj. No, siu, czekaj, żebym cię nie przygnił. Kładę tutaj kratę odgrodową winidurową i teraz jak ktoś ma ul wręgowy, no to będzie miał z tym problem. I kładę powałkę też winidurową, to jest to samo dokładnie co krata odgrodowa, tyle że nie ma otworów. I teraz proszę zobaczyć, zostawiam im tutaj wentylację. Zostawiam im tu, żeby przechodził zapach z tej rodziny, ale to nie chodzi o feromon matczyny, tylko po prostu, żeby mogły też pszczoły tutaj przechodzić. Tak im zrobimy, żeby miały tutaj przejście i żeby temperatura teraz tutaj, czyli ta rodzina będzie grzała, podparowała miód, będzie wentylacja i teraz te pszczoły, które posadzę, bo je zdjąłem, położę je tutaj. Ten korpus z powrotem wrócę, tylko sobie odłożę ten wosk. Zostały tutaj uwięzione, nie? Są uwięzione, widać teraz tutaj sobie latają i ja je kładę z powrotem tutaj. Więc robię im taką barierę, że poczują się bezmateczne. Ja mam takie korpusy, jak widać, że mogę sobie otworzyć wylot, nie? Mam dodatkowy wylot, gdzie te pszczoły będą mogły funkcjonować osobno tak naprawdę, bo muszą latać. Mogą sobie przejść po staremu do tego korpusu, wejść tamtędy tak jak kiedyś po prostu miały możliwość, albo odwrotnie. Nie muszę teraz sprawnie równo to postawić z powrotem, bo mam trochę wagi. No i dobra. I teraz tak, jeżeli tutaj teraz poddam matkę reprodukcyjną, to te pszczoły zintegrują się, bo to jest młoda pszczoła, która jest w miodni, zintegrują się z tą matką na nowo. Ta pszczoła, która tutaj fika koziołki i teraz lata, to jest pszczoła lotna, którą sobie teraz pozwolę wypuścić. Ta, która siedzi na plastrach, jest to młoda pszczoła. Może pokaż, jak to wygląda. I ona będzie teraz tutaj tworzyła z młodą, nową matką rodzinę. Nic mi nie pozostaje, słuchajcie, jak po prostu włożyć tutaj matkę. Wyjąć zabezpieczenie i włożyć tą matkę. I zobaczymy, co te pszczoły będą po prostu tutaj teraz robić. Czy one będą nastawione pozytywnie, czy też jeszcze za mało czasu upłynęło do tego, żeby po prostu zaakceptować tę matkę. Jeżeli sytuacja będzie dynamiczna, że nie będą przyjazne tutaj tej matce, no to jeszcze im damy czas, bo to w tej chwili jest wszystko na gorąco robione. One nie poczuły jeszcze samotności i tak dalej, i tak dalej. Trzeba obserwować te pszczoły, co tu się będzie działo. Tymczasem pozwolę im wyjść na, że tak powiem, świat i jak się pojawią języczki, te pszczoły zaczną karmić, słuchajcie, te pszczoły, które są w towarzystwie matki i też samą matkę, nie będzie tu widocznej agresji, to znaczy, że jest kontakt i że one się po prostu tutaj przyjmują. Damy im chwilę czasu. Zobaczymy. Kilka pszczółek tu się interesuje, chodzi sobie po tym propolisie. Na razie to jest taka dezorientacja, bo te pszczoły potrzebują czasu tak naprawdę. Ja robię teraz to dosłownie tak wszystko na live, żeby wam pokazać, jak to wygląda, na co ja zwracam uwagę, jak ja to wszystko obserwuję. Ale generalnie powinienem na przykład te pszczoły zostawić na całą noc i dopiero jutro rano włożyć tutaj matkę. Wtedy one już się poczują odizolowane, ten zapach matki, który jest z gniazda, już będzie ograniczony w znacznym stopniu, będzie bardziej to zapach miodny, bo ten zapach będzie szedł tutaj od strony właśnie miodu. I co? I tyle.
Okej, okay, przykryjemy, słuchajcie, tu powałką i przyjdziemy tutaj za chwileczkę. Zobaczymy po prostu, co te pszczoły będą robiły. Czy będą pozytywnie nastawione, czy nie będą pozytywnie nastawione. Jak to wszystko wygląda. Tymczasem ja się jeszcze zastanawiam, czy otworzyć te pszczoły z tej strony i dać im od tyłu możliwość latania. I tak chyba zrobię, że tu będą miały po prostu wylot. One sobie go odnajdą. Tutaj mają oczywiście w miodni dużo miodu, świeżego nakropu, więc nie potrzeba tutaj jakiejś wody, cudowania i tak dalej. Ta ramka to jest świeżo odbudowana węza, która zapewni matce od razu możliwość miejsca do czerwienia, a tutaj jest miód. I najważniejsze dla mnie jest to, że tutaj nie ma czerwiu i wszystko po prostu dobrze działa. Pan Zbyszek Binko ma takie specyficzne klateczki, które możemy, że tak powiem, zrobić w ten sposób. Położyć je do góry nogami. Wtedy te pszczoły tutaj na tych wypustkach będą miały wentylację, ale ograniczymy po prostu możliwość kontaktu tych pszczół, które to już są na klateczce. Gdyby wykazywały jakieś agresywne zachowania czy coś takiego, a my nie mamy czasu po prostu na jakieś tutaj grubsze zabawy, no to kładziemy to w ten sposób, żeby było pszczoły na beleczce, a żeby tylko sam zapach po prostu kusił tutaj te pszczoły do tego, żeby się interesowały. Żeby nie miały możliwości na przykład okłębić tej klateczki i tutaj coś z tym zrobić. Dobra, wciśniemy pauzę, ja po prostu te pszczoły znowu przykryję. I zobaczymy za na przykład 15 minut, jaka jest reakcja tych pszczół, co się tutaj będzie działo. Tylko jeszcze mi chodzi po głowie, czy je puścić faktycznie na tą stronę, czy je puścić na tą stronę, bo ja korpusy własnoręcznie wykonywałem i mam możliwość po dwóch stronach wyloty robić. I myślę, że one chyba jednak na stronę południową są bardziej ukierunkowane, więc podjąłem decyzję. Skoro im łatwiej jest w tamtą stronę latać, już to wiedzą, to nie będę ich totalnie, całkowicie przestawiał i zrobimy to w ten sposób. Ok. Jak tu jest po prostu w środku tego ula, to jest nabity ul, dosyć dużo pszczół jest, jak widzicie. Wszędzie mamy pszczoły, ten korpus. To tak naprawdę u mnie, ja nie używam żadnych izolatorów. Tematy przerabiałem, izolacji matek, pszczelich i tak dalej. Powiem wam krótko. Im pszczelarz najmniej się napracuje, najmniej ingeruje w rodziny pszczele, tym moim zdaniem jest lepiej. Pszczelarz nie powinien wydawać pieniędzy na pszczoły, tylko powinien z nich czerpać, że tak powiem, korzyści finansowe. Im mniej grzebania przy pszczołach, różnych operacji, jakichś cudów nie widzę, w tym jest moim zdaniem zdrowiej dla tych pszczół i lepiej. Dobrze, to dobra, to te pszczoły sobie teraz tutaj coś tam kombinują, a ja zrobię sobie przerwę i przejrzę sobie na przykład rodzinkę, która miała nie przeżyć, a jednak przeżyła, bo do parownik doktora Kwaska pomógł. Widzimy się za chwilę. Minęło zaledwie 5 minut. Słuchajcie, jeszcze ku pamięci wam jedną rzecz powiem, dlaczego też tak robię. Dlaczego tak robię? Dlatego, że teraz ta rodzina, słuchajcie, która tutaj jest na tym korpusie i dwóch półnadstawkach, jest odgrodzona, nie? Zapach matczyny tej z korpusu z dołu, ale to jest wybitna matka, więc to jest ciężki temat, żeby poddać po prostu drugą matkę, bo ta naprawdę jest wybitna. Ma feromon doskonały i ona się nie wyroiła ani nic, tylko cały czas pracuje i zarabia dla mnie pieniądze. Ale co wam chcę powiedzieć, teraz taki zabieg po prostu powoduje to, że ta nowo powstała rodzina ma zapewnianą temperaturę i stabilność, więc matka szybko powinna, że tak powiem, jeżeli zostanie przyjęta w sposób prawidłowy, to ta matka powinna bardzo szybko zacząć czerwić i wtedy ja ten korpus z tej rodziny sobie ściągnę, położę na dennicę i już mam po prostu poddaną matkę reprodukcyjną, która pracuje już na własnych jajeczkach. Ta po prostu rodzina już się zacznie normalnie rozwijać, nie? I przede wszystkim mam pszczołę bez warozy, bo nie mam czerwiu, a w czerwiu jest ponad 80% warozy. Nie wiem, ile jest w tej chwili populacji warozy w tej rodzinie, dlatego że no, musiałbym odebrać miód,
co mogę w każdej chwili zrobić tak na dobrą sprawę, bo to po tygodniu po prostu ja już mogę ten korpus ściągnąć, odebrać sobie miód z tej rodziny, nawet te skrajne ramki, które już ta rodzina sobie przygotowała, to tak samo zabrać do wirowania, zacieśnić tą rodzinę, odpowiednio zacząć suplementować i tak dalej, do tego, żeby latały sobie popyłek i przenieść w inne miejsce, żebym miał matkę reprodukcyjną już osadzoną na tych pszczołach, które będą pracowały. Tak podchodzę do tego tematu. Czy po prostu to jest dobra metoda, to Wam nie powiem. Czy polecam tą metodę? Też Wam powiem, że nic Wam na ten temat nie powiem. Dlatego, że każdy musi indywidualnie podchodzić do tematu pracy z własnymi pszczołami. Ja znam swoje pszczoły, wiem po prostu, co tutaj się dzieje. No, kieruję się też swoim doświadczeniem, jakimś instynktem obserwacyjnym i tak dalej, i tak dalej. Zrobiłem to totalnie na żywioł. I wiele razy mi to wychodzi, wyszło, znaczy w zasadzie ani razu mi to nie wy, ani razu mi się nie udało, że mi nie wyszło, tylko zawsze mi wyszło. Pszczoły, jak mówię, jakbyście odczekali do rana i ta winidurowa powałka ograniczy ten zapach tej wybitnej matki na dole, bo akurat tą rodzinę mam w takiej sytuacji, że złożyłem na górę korpus węzy i mogę od razu przejść na ramkę wielkopolską do zimowli. Bo w innych mam sytuację taką, że mam u góry nie pełne korpusy, tylko pół nadstawki, a z kolei w pół nadstawce jest problem doprowadzić pszczoły potem na jakoś na korpus do tej zimowli i tak dalej, więc tutaj mam łatwiznę. W związku z tym tak to sobie zrobiłem. I tak samo robię, słuchajcie, w ten sam deseń robię dokładnie startery. Duża rodzina, słuchajcie, ta sama metoda, krata odgrodowa plus powałka winidurowa, która ogranicza feromon matki z dołu, ale poniekąd troszeczkę tam jest. Cały czas może do tej rodziny mi przez ten tydzień czasu napływać nowa młoda pszczoła, która zawędruje do góry i zintegrować się, czyli buduje siłę tej rodziny, którą teraz na nowo tworzę, nie? Jeszcze zasilając tej rodziny, która jest na dole, a jest cały czas plenna. Bo ograniczyłem tej rodzinie teraz na dole znaczącą miejsce do rozwoju, bo im zabrałem cały korpus, więc muszę rozładować tą sytuację i w momencie, kiedy teraz wszystkie pszczoły przylecą z pola z nakropem, z tym wszystkim, musi się to gdzieś towarzystwo podziać i one po prostu za chwilę się zorientują, znaczy chwilę, u pszczół to nie jest taka chwila, bo to trwa parę godzin, zorientują się, że tam jest przejście, że tam można przejść i tam co się tam dzieje, jak ta matka już zostanie zaakceptowana, to po prostu to wszystko rusza. I to samo jest ze starterami, że po prostu robię to taką samą odgrodę, tylko że już nie z tej rodziny, ale z innych rodzin ramki z czerwiem na wygryzieniu przekładam. Tam, gdzie nie ma czerwiu krytego, żadnego jajeczka i tak dalej, jeżeli jest, to je wypłukuję po prostu na przykład z komórek, żeby nie mogły własnych pateczników, krótko mówiąc, założyć na tych larwach, które są. I poddaję tam wtedy ramki hodowlane, nie? Czyli z przełożonymi matkami i mam cieplarkę za 0 zł, dlatego że ta rodzina na dole normalnie funkcjonuje. Ciepło oddaję przez tą powałkę winidurową, przez tą kratę, którą tam delikatnie widzieliście, było uchylone, że to wszystko może sobie przechodzić. I miałem naprawdę bardzo fajne efekty, bo na 50 larw przełożonych 46 to był taki mój rekord, gdzie było przyjętych, a z reguły powyżej 42-43 larw było przyjętych i zawiązanych mateczników. Więc to jest moim zdaniem taka najmniej pracochłonna metoda. No ile to trwało? Z kręceniem filmiku, to wiecie, to jeszcze jakbym nie kręcił filmiku, nie musiał opowiadać, skoncentrować się na tym, żeby przekazać Wam tą treść, to by było zdecydowanie szybciej, nie? Wpadasz i wypadasz i potem macie, takie ma być pszczelarstwo. No i co? Teraz pewnie mówiłem kolejne 5 minut, to włączę pauzę i sobie zobaczymy za kilka minut, jak te pszczoły traktują po prostu tą klateczkę, nie? Czy ją zostawić, czy nie? Czy ją jeszcze wyjąć, a nie przyjść na przykład jutro rano i dopiero poddać tą matkę. Na razie wykorzystałem to, że ta klateczka jest tak skonstruowana, że ona tylko z jednej strony ma możliwość ingerencji pszczół do tego,
a z góry i z boku nie. I położymy ją jeszcze na beleczkach, tak że ona jest lekko podniesiona, że te pszczoły w klateczce mają wentylację, mogą oddychać i tak dalej. Ale tamte, które są swobodnie, mogą się poruszać, nie mają możliwości na przykład wsadzać żądeł w akcie agresji, jakiejś nieprzyjęcia, odrzucenia na przykład takiej matki czy czegoś takiego. I na przykład, czy okłębić tej klateczki i zagotować te pszczoły, które są w środku. Tutaj takiej opcji nie ma. Dodatkowo jeszcze pan Zbigniew Binko stosuje bardzo fajne ciasto, które pszczoły, na pszczoły działa jak afrodyzjak, bo to jest ciasto robione własnoręcznie na bazie miodu. I ono bardzo, że tak powiem, to jest jak cukierek dla dziecka. I takie pozytywne, że tak powiem, nastawienie tych pszczół jest na dzień dobry, bo fajne jedzonko jest. Dużo tego ciasta jest, więc droga wygryzienia tej matki jest dosyć spora i to wszystko potrwa w czasie, więc naprawdę ja tu jestem wielkim optymistą, że ten układ wypali. Ale tak jak mówię, wciskam pauzę i zobaczymy za parę minut, jak się zachowują pszczoły. Minęło jakieś pół godzinki, niecałe może. Idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. Zobaczcie, ta wszystka pszczoła, która tutaj do góry lata, to jest pszczoła lotna i to jest pszczoła, która nam nie za bardzo tutaj jest potrzebna, bo to jest pszczoła już stara. Młoda pszczoła się trzyma plastrów i o tą pszczołę nam chodzi. Tutaj zobaczcie, jak sobie konsumuje fajnie propolis. Widzicie, już tutaj coś w dziubie. A tu jest pełne zainteresowanie i teraz pytanie, czy jest dobrze, czy nie. Tak jak mówię, dla wszystkich, którzy chcą użyć tej metody, to najlepiej jest zrobić tak, żeby odczekać i żeby te pszczoły poczuły osamotnienie. Wtedy jest 100%, że tak powiem, no nie 100%, ale większe szanse na to, że tu będzie dobrze. Na razie te pszczoły chodzą, słuchaj, euforii po prostu nie widać, tak? Nie ma wentylacji, nie ma rozsiewania zapachu, one po prostu nie są w jakiś sposób tutaj osamotnione. Na razie to jest dla nich jakiś wynalazek, co tu się stało, nie? Myślą, co tu się stało. Chodzą i kombinują. Mam dwie matki reprodukcyjne, inną poddam właśnie taką metodą bardziej bezpieczniejszą, a tą poddam taką i zobaczymy, jak to będzie. I zaprezentuję Wam to w kolejnej części filmiku. O, no bo tutaj jakby nie było, przed Wami leży jakieś 100 euro. Słychać już takie buczenie, słuchajcie. I coraz więcej pszczół tu się zbiera. A buczenie oznacza, to jest dobry znak. Ewidentnej agresji, słuchajcie, nie ma. Te pszczoły tutaj języczki wkładają do klateczki, czyli już wymieniają się pokarmem z tymi pszczołami, które towarzyszą matce. Nie wiem, czy to po prostu uda mi się sfilmować, ale jak już są języczki i karmienie wzajemne, to już jest bardzo dobry. To już jest bardzo dobrze. To te pszczoły już zaakceptowały. Upłynęło pół godziny. No i teraz pszczoły, krótko mówiąc, muszą odnaleźć drogę po prostu do uwolnienia matki. One oczywiście o tym nie wiedzą. Tu jest ruch na wylocie, jak potrzeba, że tu jest ciasto do wygryzienia i mają bardzo długą drogę do wygryzienia dziury w tym cieście, co spowoduje, że tu się wytworzy taki tunel i zostaną uwolnione te pszczoły. Dobrze, idziemy jutro, zobaczymy, jaka jest sytuacja.
wylot jest otwarty, jeżeli tu już zaczną kursować pszczoły w tą i z powrotem, to będzie wszystko ok. Zapach tego propolisu, z tego ula, blisko klateczki. Co ma za zadanie? No troszeczkę zmylić te pszczoły. Zakamuflować, że tak powiem, to co ja robię. Patrzcie, jak tutaj się te pszczółki chcą skontaktować. Ważne jest, że te wszystkie pszczoły po prostu są wolne od warozy. Nie ma tutaj epicentrum. Oddzielone są teraz od matki, która ich wychowała. I za chwilę poczują, nastąpi, że tak powiem, ta szala się przechyli, nie? Czyli wygra po prostu zapach ten, który tutaj matka, te feromony matczyne, które tutaj produkuje matka unasieniona, bo osłabną te, które są tam. Część pszczół tutaj oczywiście może być już jakiś jeszcze agresorek, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Przykrywamy to towarzystwo, podaj mi powałeczkę, przejmij telefon. Zrobimy tak, że takie wieczenie ula oczywiście tutaj ja robię w celu jakiegoś filmowania, ale to nie jest wcale fajna rzecz, bo ten zapach, ten feromon się ulatnia nam w powietrze. Teraz tutaj pójdzie ocieplenie 10 cm gąbeczka, doszczelnimy to wszystko i jakąś nadstawkę muszę tutaj wolną znaleźć, żeby to wypełnienie się znalazło, i przykryję to daszkiem i zobaczymy, co będzie. Bardzo sobie cenię te przezroczyste powałki ze względu, że mogę na live obserwować tych zachowanie tych pszczół, co tu się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Jest godzina 19, tam chyba z hakiem. Za chwilę nadejdzie, słuchajcie, noc. Pszczoły zaczną być bardziej, jak to nazwać? One są zawsze aktywne, ale no noc je troszeczkę, że tak powiem, łagodzi ich zachowania. O, tak to powiem. No i zobaczymy. Dlaczego wymyśliłem, że takie poddawanie matek jest dobre? Dlatego, że w takich samych rodzinach po prostu robię startery, nie? Czyli tu mam dwa korpusy, można powiedzieć, dotąd wielkopolskie, i robiłem tylko taką przestrzeń, i te pszczoły, które się znajdowały tutaj w tym korpusie, już praktycznie były odosobnione od tej matki, która jest na dole, od tej rodziny, od tych zapachów, tych feromonów, i daje duże szanse po prostu temu, że to się wszystko uda. Tym bardziej, że nie widzę tutaj jakiejś ewidentnej agresji z tych pszczół, że wkładają żądła i tutaj jadem jakimś chciałyby po prostu tą matkę zatruć. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Kończę tym miłym akcentem. Składam po prostu tą rodzinę do kupy i zobaczymy. Tu tylko, tak jak mówię, większość rodzin mam bardziej łagodnych. Ta jest taka najbardziej pobudliwa. Zobaczymy, czy ten mój eksperyment poddania się sprawdzi. I każdy, że tak powiem, niech się nie sugeruje tym, co ja robię, tylko sam rozważy, jak to wszystko ma wyglądać i tak dalej, i tak dalej. Najlepiej jest nie zostawiać tej matki, tak jak ja teraz to robię. Poczekać, aż te pszczoły się poczują osamotnione. A wtedy wkładasz taką klateczkę i masz od razu buczenie pszczół, wentylację na maksa, i to jest wtedy 100%. Ja chcę zrobić taki eksperyment, żeby Wam pokazać,
No sam chce się sprawdzić, krótko mówiąc. Jest to pewne ryzyko, ale chce się sprawdzić. Zobaczyć, na ile jestem pszczelarzem, a na ile jestem mechanikiem.